Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Chętnika istnieje 17 lat. Zrzesza ponad 250 członków i są to z jednej strony badacze, amatorzy, a z drugiej strony nauczyciele akademicy, koneserzy, wybitni znawcy różnych dziedzin nauki, którzy zechcieli z nami współpracować. Którzy właśnie z Warszawy, z Białegostoku zechcieli przyjechać do Ostrołęki, wspierać nas, wskazywać nam pewne zagadnienia i pewne dziedziny badawcze. Czym się zajmujemy? Pierwszy cel to działalność badawcza. Oczywiście w takim naszym wymiarze regionalnym. W dziedzinie historii, etnografii, ale również w dziedzinie ekonomii, czy jakieś namiastki prawa, administracji. Najmocniejszą naszą stroną jest chyba jednak historia. I tu mamy przykład badań, które wspieramy w Łęgu Starościńskim. Mamy też wiele innych dziedzin, tutaj głównie, jak już mówiłem, z dziedziny historii. Kolejnym celem jest gromadzenie wszelkiego rodzaju materiałów, pamiątek, źródeł. Chcemy ocalić to wszystko, co jeszcze gdzieś znajduje się, już nie w tych wielkich archiwach, ale gdzieś na strychach, w urzędach gmin, w szkołach, w parafiach. Kolejny jak gdyby cel to desygnacja, promocja kultury kurpiowskiej. Jesteśmy tu na Kurpiowszczyźnie. Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych subregionów kulturowych w Polsce. Można mówić o dwóch takich subregionach na Mazowszu. Łowicki i właśnie nasz kurpiowski. I chcielibyśmy tę kulturę kurpiowską pokazać. Chcielibyśmy ocalić, chcielibyśmy zapisać na taśmie, chcielibyśmy zapisać na papierze. Otóż grono historyków zajęło się emigracją z Kurpiowszczyzny. I chcielibyśmy z tym tematem dotrzeć do jak najliczniejszej grupy, nie wiem, czy wygnańców, czy emigrantów, tych, którzy musieli wyjechać, czy chcieli wyjechać, i jak gdyby zrobić mapę mieszkańców, byłych mieszkańców Kurpiowszczyzny, a więc pokazać te wszystkie punkty na świecie, we Francji, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Argentynie, w Izraelu, w innych miastach. To po pierwsze. Po drugie, chcielibyśmy z tymi ludźmi nawiązać kontakt. Oni się tu wywodzą, z tych terenów wyszli. Chcielibyśmy wiedzieć, co oni tam robią, czym się zajmują, co by nam mogli przekazać, jakie były początki emigracji, jak się zorganizowali, jaki jest teraz poziom ich świadomości, tożsamości narodowej, czy też tożsamości regionalny. Mamy bardzo liczne grono współpracowników. Tu na przykład znajdujemy się w Lelisie. Nasz udział jest tutaj niewielki, to głównie sprawa pana Henryka Kuleszy, cudownego sprawcy tego ośrodka etnograficznego. Ale takich placówek, z którymi współpracujemy w dziedzinie kultywowania tejże kultury kurpiowskiej, mamy wiele. Tero, to nasły takie czasy, że tylo patrzeć końca świata. Downiej muziłam jedną cząstkę różańca ziecorem, a tero wszystkie cztery i to na klęckach. U nas na Kurpiach na Wielganoc to się robi takie śliczne palemki. Schodzi mi się po prostu do mieszkań, starsze kobiety, że się znamy i mi się uczyły i mniejsze palemki i większe. I to co roku robimy zawsze nowe. I także jak się schodzimy do jednego miejsca, jak nasz kilka jest kobiet, to także sobie zawsze śpiewamy. Także nie siedzimy cichutko, tylko sobie zawsze śpiewamy. Tam koło młyna rośnie kalina. Kto jej nie sadził i nie podlewał, niech jej nie ścina. Kto jej nie sadził i nie podlewał, niech jej nie ścina. Byłem u ciebie tylko dwa razy. Nie będziesz miała, miała, nie będziesz do mnie urazy. Nie będziesz miała, miała, nie będziesz do mnie urazy. Wykonuję kwiatuszek, który nazywa się Asta.
To są nożyce do wycinania wycinanych kurpiowskich, ale w dawnych czasach służyły one do strzyżenia owiec. Do wycinanych są bardzo dobre, dlatego że są bardzo cienkie i tylko taki efekt można takimi nożycami uzyskać. Wycinamy kółka, lelujki, ptaszki. Tego wszystkiego nauczyłam się od swojej babci, no i wycina cała moja rodzina. Mężczyźni nie próbowali. Ja przyglądam się, jak pani wycina. I w ten sposób się chcę nauczyć. Tak świetnie robić, jak pani wycinanki. Cieszę się, że młodzież interesuje się wycinankarstwem, że ta tradycja nigdy nie zaginie. Tego przykładem są dzisiejsze warsztaty. Jest tu dziewczynka, która zrobiła sama już taką wycinankę. I myślę, że jest ładna, jak na pierwszy raz. No i że będzie się uczyła dalej. Ja podobnie jak tu dziewczynka obok, mam zamiar się nauczyć. Jak widać, to są piękne wzory. Można połączyć tradycję ze współczesnością, bo są modne teraz takie bluzki właśnie ażurowe. I naprawdę, jak tu siedzę i podziwiam, to nie wiem, kiedy ja zdobędę taki kunszt, ale mam nadzieję, że jak tu będę częściej, to na pewno się nauczę. Ja nauczyłam się od swojej mamy. Moja mama tak zdolna była, że robiła i szydełkiem, i na drutach. I ja tak ją bez przerwy podglądałam. Przeszkadzałam początkowo, a później wyszło z tego przeszkadzania to, że potrafię teraz robić. Te wszystkie prace to są moje prace. Oprócz tej pracy, bo to zrobiła już moja córka. No a na czym to polega? To jest tak proste, bo tylko jest łańcuszek. To się tylko tak pyta. Słupeczek i łączenie tu szerzej, tu ściślej i wychodzą takie wzorki. No już to jest troszeczkę łączone ze współczesnością, ale na kurpiach zawsze był haft oparty na kratce i były kwiatki takim motywem i zwierzęta, ptaki. Rozpoczynamy pracę od owijania części słomy wikliną i owijania, która w dalszym procesie polega w ten sposób, że to się miesza. I zakończenie tej wikliny, tej wyrobionej, bo ona jest dość miękka, metalowym zakończeniem. I szyjemy. I szyjemy tak, pomalutku, rozmawiając sobie z sąsiadem, jakby to był, bo tak kiedyś schodzili jeden do drugiego, chcąc wieczorne, zimowe wieczory, bo to tylko i wyłącznie na zimę, bo w lato to już nie ma czasu. A wykonuje się takie koszyczki różnego rodzaju, jak koszyczek mały na jaja do zbierania, taca na chleb, pod bochenę chleba. Pojemniczek zamożna coś, tu nawet dziecko może usiąść. A powstało to może trochę z życia, to nasz tu kurpiow do tego przymusiło. No, nauczyłem się tego od mojego ojca. Ojciec nie mówił mi od kogo, na pewno życie go nauczyło. A ja już teraz tylko i wyłącznie tak dla podtrzymania tej tradycji to wszystko. To, co moje oko uwidzi, to ręce moje zrobią. 26 lutego 1986 roku zjednoczyła nas nauka. Od tego czasu rozpoczęły się nasze drogi wydawnicze. Wspomaga nas 27 profesorów, doktorów habilitowanych, takich uczelni jak Uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, w Warszawie, jak i również w Wrocławiu i Krakowie. 36 rodzimych doktorów naszych tu z ostrołęckiej ziemi są członkami naszego towarzystwa. Ponad 164 magistrów skupia swoją działalność i pasję w naszym towarzystwie. Przeszłość rodzi przyszłość, tak mówił Adam Chętnik. Stąd też patrząc na przeszłość poprzez wydawnictwa historyczne związane z kurpiowszczyzną Identyczność i Odmienność, czy też autorstwa naszego prezesa Janusza Gołoty, Ostrołęka, Miasto i Powiat,
w okresie międzywojennym, to droga przeszłości. Droga przeszłości, która pomaga nam budować przyszłość. O tej przyszłości mówiąc, mówimy, że zbliżamy się do małych ojczyzn w zjednoczonej, zintegrowanej Europie. Od wydawnictwa sprzed miesiąca dla młodzieży. Dlaczego Unia, prawda? A więc są to rzeczy po prostu, które sygnalizują, jak dalej żyć, jak przygotowywać się do nowego rozwoju gospodarczego. Wiemy, że wszystkim przeszkadza dzisiaj bezrobocie. Zajęliśmy się w tej nowoczesności między innymi transformacją ekonomiczną w naszym regionie. Sygnalizowaliśmy, jak rozwiązywać problemy bezrobocia poprzez znajdowanie się w pięknej puszczy białej i zielonej, w szeroko pojętej agroturystyce. Wreszcie tutaj między innymi pionierskie kroki stawiał dr Psarski. Jemu poświęciliśmy wczoraj, dziś, jutro ochrony zdrowia na Kurpiowszczyźnie, przypominając po prostu między innymi 35-lecie naszego szpitala. I to wreszcie książki historyczne Adama Białczaka, przypominające powstanie kościuszkowskie na Kurpiowszczyźnie. I Kurpiowszczyzny nie ominął przecież los wojny 1920 roku. Losy nauczycieli wpisane są w ten krajobraz. Doktor Maćkowiak opisuje właśnie losy nauczycieli z naszego terenu. Można powiedzieć, że 85 wydawnictw, które Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe ma już na swoim koncie, do tego 16 zeszytów naukowych, 17 w drodze, to jest ponad 100 wydawnictw przez 17 lat. Proszę Państwa, to nas stawia w rzędzie najaktywniejszych towarzystw pod względem do wydawnictw w Polsce. Chcę powiedzieć, że wydawnictwa nasze osiągnęły bardzo liczący się aplauz w ocenie naukowej naszego kraju. W Warszawie zostało wysoko ocenione wydawnictwo nasze Dzieje Żydów Ostrołęckich, które otrzymało po prostu między innymi nagrodę Adama Geisztora, jak i również książka tutaj naszego pana prezesa Jędrzej Moraczewski, pierwszy premier II Rzeczypospolitej. Adam Chętni, który jest naszym patronem, któremu poświęciliśmy również sesję popularno-naukową, a którego nazwę dumnie nosi nasze Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe, Szkoła Zespół Szkół Zawodowych nr 4 imieniem Adama Chętnika, rok temu po prostu między innymi nadana została jego imię, między innymi Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie i Szkoła w Jednorożcu, to przykłady po prostu między innymi dążenia, obcowania z tą historią, historią wpisaną w region. Rozmawiając między innymi z wnukiem pana Adama Chętnika, panem Jackiem Chętnikiem, dziś mieszkańcem Warszawy, człowiekiem wielce zasłużonym dla naszej kultury polskiej, dowiedzieliśmy się, że są jeszcze rękopisy pana Adama Chętnika, a więc naszego patrona, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. No, zbliża się rocznica powstania warszawskiego za rok. I jest rękopis, który jeszcze nie ujrzał światła dziennego i chcemy być po prostu jedni z tych, którzy opublikują to, czego być może jeszcze po prostu opinia polska i tu na Kurpiowszczyźnie nie za wiele na ten temat wiemy. Powiedziałem, że zjednoczyła nas pasja działania. Pasja, która jest w kręgu nauki. Nie jesteśmy odosobnieni jako po prostu Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe od tego podstawowego warsztatu pracy. 3,5 tysiąca studentów studiuje przecież w Ostrołęce na Akademii Podlaskiej, na Wyższej Szkole Administracji Publicznej, na Uniwersytecie Łódzkim, jak i również na nowo powstałej Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej. Łatwiej jest przecież dojechać kilku naukowcom z dużych ośrodków naukowych do Ostrołęki i dać wykład grupie 120-osobowej, 150-osobowej czy 80-osobowej na określonym roku uczelni, niż po prostu ta grupa miałaby wyjechać gdzieś. Bo przecież mówiliśmy, że Ostrołęka, teren biedny, duże bezrobocie. W związku z tym w tym kierunku idą również i nasze działania. Ciągle zmierzamy do tego, by utworzyć macierzystą uczelnię tutaj jeszcze z prawdziwego zdarzenia z dziennym tak zwanym studiowaniem. Dotychczas zespół kolegiów nauczycielskich, który kształci dla potrzeby językoznawczych spraw szkoły, jak i również informatykę, nie jest po prostu, że tak powiem, wystarczającą szansą i możliwością tutaj naszych działań. Tak bardzo chciał właśnie między innymi Adam Chętnik, by kurpie byli odważni, zdrowi, wykształceni i przygotowani dla tej ziemi.